pojechała z koleżankami na rowerem pojeździć do parku. On ją dorwał, przyciągnął ją do domu, nalał do wanny wody i podtapiał ją. Jesteśmy rodzicami zamordowanej naszej córki Anetki Zaręba. Dobry wieczór. Witamy Państwa. Dziś w programie. Wyrok w głośnej sprawie zabójstwa Henryka Krola, proboszcza z Żalna. Prosić też będziemy Państwa o pomoc w ustaleniu miejsca ukrywania się 26-letniego Tomasza Bańkowskiego, który z premedytacją doprowadził do śmierci swej dziewczyny. Na informacje od Państwa w łódzkim studiu czeka jak zwykle autor programu Michał Fajbusiewicz. Na informacje od Państwa czekają też policyjni specjaliści, wspólnie z którymi witam serdecznie. Dobry wieczór. Nasz dzisiejszy program chcę rozpocząć nietypowo, a mianowicie od wyroku, który zapadł niedawno w Bydgoszczy w sprawie zabójstwa proboszcza Żalna. Sprawa była dość głośna, gdyż nadano jej od początku charakter polityczny, bowiem ofiara, ksiądz Krol, głosił dość kontrowersyjne poglądy. Inscenizację dotyczącą zabójstwa prezentowaliśmy w naszym programie 2 lata temu. Zaskoczeni byli wierni z Żalna koło Tucholi, którzy przybyli na pierwszą poranną mszę świętą w niedzielę 14 maja 2006 roku. Czas mijał, a ksiądz się nie pojawiał. W końcu kilku zaniepokojonych parafian udało się na plebanie. Drzwi zostali zamknięte. Po bezskutecznych próbach obudzenia duszpasterza poproszono sprzątaczkę księdza, aby ta sprawdziła, co się stało. Kobieta swoim kluczem otworzyła drzwi. Wchodząc po schodach, po klatce schodowej, zauważyłam, że prawdopodobnie było włamanie. Skierowałam się do sypialni, w której zauważyłam, że na tapczanie leży ksiądz. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie poprzez mechaniczny ucisk szyi. Ksiądz Henryk Krol przybył do Żalna z Kaszów, z Sierakowic. W nowej parafii czuł się obco. Ksiądz Henryk był surowym duszpasterzem o radykalnie prawicowych poglądach, których bynajmniej nie ukrywał. W kazaniach nawoływał do ograniczenia swobody młodzieży. Z nazwiska wymieniał osoby, których postępowanie uważał za złe. W ostatni wieczór, 13 maja 2006 roku, Henryk Krol został zaproszony na małe przyjęcie urodzinowe. Wyszedł z niego około 20.30. Około 23.15 ze swego komputera wysłał do znajomego list. Jeden ze świadków zeznał, że około 1 w nocy widział koło plebanii światła latarek, lecz nie zwrócił na to wówczas uwagi. Na plebanii sprawcy pozostawili ślady plądrowania. Sprawców nie zainteresował komputer, 2 telefony komórkowe ani cyfrowy aparat fotograficzny. Możliwe, że celem napastników był rabunek, a śmierć duszpasterza sprawiła, że przerwali plądrowanie i opuścili plebanię. Wtedy przyjęto też inne hipotezy niż rabunkowe. Wiadomo, że ksiądz Henryk otrzymywał drogą pocztową anonimy, w których mu grożono. Może więc napad był atakiem zemsty ze strony wrogów księdza? W śledztwie brana była także pod uwagę hipoteza, że jest to zabójstwo z powodów politycznych. Na pogrzebie księdza był jeden z wicepremierów. Po wielu miesiącach śledztwa policja skoncentrowała się jednak na wątku dotyczącym rabunku. Momentem przełomowym stało się zatrzymanie 28-letniego mężczyzny, który w swoim domu jednorodzinnym w Tucholi prowadził hodowlę marihuany. Policjanci naliczyli w tej nielegalnej plantacji ponad 200 krzewów konopi tuż przed żniwami. Później, jeszcze tego samego dnia, zatrzymani zostali 3 wspólnicy plantatora, a następnym razem kolejni 2. Okazało się, że 2 zatrzymanych brało udział w nocnym napadzie na plebanie w Żalni. Jednemu z nich, 20-latkowi z Tucholi, postawiono zarzut zabójstwa księdza. Drugiemu, 19-latkowi, zarzut rozboju na osobie księdza Krola. Okazało się także, że zatrzymani ci mają na koncie inne przestępstwa. Niedawno młodzi mordercy stanęli przed bydgoskim sądem.
spanikował, ponieważ był pod wpływem substancji odurzającej, ponieważ się przestraszył, sam celowo udusił księdza Henryka Krolla. Sprawców zbrodni skazano. Patryka L. na 25 lat za zabójstwo, Mariusza M. i Rafała S. za współdziałanie na 8 i 7 lat więzienia, a stojącego na czatach Michała G. na 5 lat. To była jedna z najtrudniejszych spraw ostatnich lat Policji Kujawsko-Pomorskiej. Powiedzmy telewizjom, kim byli ci sprawcy i dlaczego zamordowali, jak to tłumaczą? Wszyscy oni byli wcześniej już znani policji, byli karani sądownie i za przestępstwa przeciwko mieniu, i za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, jak również za narkotyki. Od początku byli brani pod uwagę, niemniej jednak potrzebowaliśmy na to dosyć sporo czasu. Aż któryś z nich pęknie i przyzna się do tej zbrodni. To znaczy, przy okazji realizowania innych spraw wyszła nam ta sprawa, która była dla nas priorytetem i nad którą pracowaliśmy już tak długo. W jaki sposób tłumaczyli w czasie śledztwa i potem przed sądem, dlaczego zamordowali księdza? Żeby coś zdobyć, trzeba było zamordować? Z wyjaśnień sprawców wynikało, że tak naprawdę oni mieli zamiar tylko i wyłącznie dokonać napadu rabunkowego na tą plebanię. Natomiast później, gdy już byli na tej plebanii, skrępowali księdza, była szamotanina. Po prostu nastąpił zgon księdza, tak do końca sprawcy tak naprawdę nie wytłumaczyli tego, dlaczego ksiądz zginął. 26-letni Wojciech Tomasz Bańkowski z Bielska Podlaskiego poszukiwany jest listem gończym za zbrodnię, jakiej dokonał na bliskiej sobie dziewczynie. Białystok, blisko 5 lat temu. W dniu 1 marca 2004 roku, po rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych oraz przesłuchaniu świadków, Sąd Okręgowy w Białymstoku wydaje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wyrok w sprawie przeciwko Wojciechowi Tomaszowi Bańkowskiemu, oskarżonemu o spowodowanie w dniu 29 czerwca 2002 roku na trasie Bielsk-Podlaski-Siemiatycze wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła Aneta Zaręba. Sąd wskazuje oskarżonego na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Proszę sądu, to nie był wypadek, to było zabójstwo. Oskarżony specjalnie spowodował wypadek, żeby zabić moją córkę. Proszę się uspokoić i nie podnosić głosu na sąd. Wyrok został wydany i takim pozostanie. 3 lata wcześniej. Szkoła średnia w Bielsku Podlaskim. Pojądze był się ten mecz, nie? A ciekawe jakie... Aneta, możemy porozmawiać? Dobra, to do jutra, cześć. Fajny mecz, gratuluję. Dzięki. A co, chcesz zamienić się na koszulki? Nie odmówiłbym, ale najpierw chciałbym cię zaprosić na pizzę. Po szkole, co ty na to? No, kto wie, może się zdecyduje. To znaczy, że ze mną pójdziesz? Nie, to znaczy, że się zastanowię. Super. Nie miałam żadnych problemów z Anetką. Była bardzo osobą wrażliwą. Bardzo lubiła zwierzęta. Po prostu była naszym całym życiem. Jakiś czas później. Pizzeria w Bielsku Podlaskim. To miło, że mnie zaprosiłeś. Zajęło mi to trochę czasu, ale cieszę się, że się zgodziłaś. Od dawna trenujesz siatkówkę? No, już prawie 4 lata. No, to widać. W porównaniu z tobą, to inne dziewczyny wymiękają. Trening czyni mistrza, w każdej dziedzinie tak jest. A ty, czym się interesujesz? Motoryzacją. Mój brat ma komis samochodowy, a ja mu trochę pomagam. To coś jak mistrz kierownicy ucieka? No, może kiedyś. Cześć, Aneta. Ślicznie wyglądasz. Cześć, Czarek. Poznaj Wojtka. Cześć. Uważaj z tą pizzą, bo nie zmieścisz się w sukienkę. A styczeń tuż, tuż. Daj spokój. Ty się boisz? Nie, tak tylko żartuję. Co to za typek? Cezary. Syn znajomych moich rodziców zaprosił mnie na studiówkę. I co, idziesz z nim? No, głupio byłoby odmówić. Jak chcesz, mogę mu oddać ten kawałek pizzy, jeżeli uważasz, że przytyjesz. No co, przecież on żartował.
No nie wiem, dla mnie to jakiś krzywy wkręt. Daj spokój. Czarek jest w porządku. Była w trzeciej klasie już ogólniaka i ukierunkowywałem ją, żeby poszła w zawód ekonomisty, więc zaplanowała, że będzie uczyć się w Białymstoku i razem ze mną następnie będzie pracować. Jakiś czas później. Szkoła w Bielsku Podlaskim. Wiesz, kim jestem? Człowieku, o co ci chodzi? O to, żebyś się odp***ł od Anety. A co, to twoja własność? Zacznij się do tego przyzwyczajać, rozumiesz? I zapomnij o studniówce. Zadzwonisz do niej i powiesz, że idziesz z kimś innym, rozumiesz? Odbiło ci. A teraz s***aj stąd. Zryw! Był człowiekiem samolubnym. Miał wpływ na Anetkę. Chciał ją mieć po prostu na własność. Bielsk Podlaski. Dom rodziny Zarębów. Tak, Misiu? Nie, no wszystko w porządku. Siedzimy właśnie sobie z Wiolą i gadamy. Tak. No dobra, to ja do ciebie później zadzwonię. Buziaczki. Odkąd tu siedzimy, dzwonił już 4 razy. Chyba naprawdę za tobą szaleje. Zazdrosna jesteś, co? Za facetów. Za szalone babki. Często słyszałam od Bańkowskiego, Tomka, Wojciecha, że Anetka musi być jego albo niczyja. Te słowa do nas nie docierały przed śmiercią naszej córki. Już po śmierci wiedzieliśmy, że mówił moja albo niczyja. 4 lata później. Białystok. Sąd apelacyjny. Przypominam stronom, że sąd apelacyjny w Białymstoku uznał apelację z 9 września 2004 roku i zmienił sentencję wyroku w sprawie oskarżonego Wojciecha Tomasza Bańkowskiego z 4,5 na 6 lat pozbawienia wolności. O co tym razem wnosi oskarżenie, panie prokuratorze? Na tej sali udowodnimy jednoznacznie, że oskarżony porwał z domu Anetę Zarębę, zmusił ją do zajęcia miejsca w samochodzie, a następnie spowodował wypadek, którego tragiczne skutki wszyscy znamy.